Dzień dobry, wchodzimy 5, 2, 3. Drzwi. Od razu wchodzimy na lewo. Na lewo mamy tak zwany lavadero, czyli tutaj miejsce, pomieszczenie na pralkę. Tutaj mamy do grzania wody, umywalkę, czyli takie miejsce po prostu robocze. Domofon z wideo, więc wiadomo, kto przychodzi. I od razu na prawo mamy bardzo duży salon jadalnie z wyjściem na taras, tak? Tutaj mamy taras. Ten taras jest naprawdę bardzo duży. On jest właściwie podwójny, taki jak normalnie ludzie mają. Będzie trochę hałasu, bo pracują i odkurzają tutaj trawę. Mamy tutaj duży taras z wyjściem. Tutaj jest od razu basen. To jest fajne, że tutaj nikt Wam nie będzie z tej strony łaził, nie? Więc to jest tylko dla Was. To jest super. To jest naprawdę plus. Macie widok na basen i możecie, no nie ma drzwiczek, ale można przeskoczyć sobie przez barierkę i tam są schodki od razu do basenu. Pokażę Wam mimo wszystko jeszcze to mieszkanie obok, bo to mieszkanie to jest 5-2-4. Trochę ma inny układ, to sobie zobaczycie. No i co, i wracamy. To jedyne, co Wam mogę powiedzieć, jakbyście, pewnie się będziecie zastanawiać, no ale te zacieki, które widzicie na budynku, to nie ma się czym przejmować. Niestety przyszła największa, zresztą chyba widzieliście na moich stories może, kalima, czyli piasek pustyni Sahary, co się często zdarza, ale tutaj była od 23 lat najsilniejsza i to wszystko będzie tutaj czyszczone na osiedlu. Dobra, czyli mamy tutaj ten bardzo duży salon, on jest naprawdę spory i na lewo od salonu mamy wejście do kolejnych pomieszczeń. Na lewo pierwsza łazienka, ta fioletowa, nie ma światła, więc podłączonego, więc no nie widać tak dobrze, chociaż może zapalę Wam latarkę. A nie, przy nagrywaniu się nie da. W związku z tym mamy tutaj łazienkę, wannę, tak, toaletę, taka mała łazienka. Dalej idziemy korytarzem i na prawo mamy kuchnię. Kuchnia nie jest jeszcze zamontowana, będzie zamontowana na dniach. Jest gotowa, ale jeszcze nie zamontowana, więc Wam jej nie będę mogła jeszcze tutaj pokazać, ale na dniach będzie zamontowana. Na lewo mamy pokój z łazienką. Tutaj mamy też wyjście na stronę właśnie tę z basenem, tak, z mini balkonikiem, też sobie można przeskoczyć od razu na basen. I mamy tutaj szafy, które są wmontowane w ściany, tak, to standard zwykle w hiszpańskich mieszkaniach. No i ten pokój jest z łazienką, tu jest druga łazienka z prysznicem i z wszystkie rzeczy nowe. To jest ten jeden pokój. Idziemy tutaj i mamy tutaj drugi pokój. Ten jest bez łazienki, spory, jasny. Również okna wychodzą na wnętrze i na basen. I to jest na pewno super, bo jest po prostu cicho. No pod warunkiem, że nie tak jak teraz, że właśnie odkurzają czy sprzątają. Tutaj to trochę więcej hałasują. Tutaj też jest szafa wmontowana. Tutaj proszę, tutaj są kratki od wentylacji, tak? Wentylacja, znaczy klimatyzacja jest wmontowana tutaj w suficie, w tej łazience, tak? Tutaj można, są, widzicie, takie, tam można sobie zajrzeć też, wmontować lampy, a tam się znajduje ta klimatyzacja i ona się rozchodzi po wszystkich pokojach. Jest centralna klimatyzacja, więc rozchodzi się na całe pomieszczenie. No i w taki sposób jest jeszcze raz rozmontowane. Tak, tutaj jest ta kuchnia, która super w kuchni jest też to, że będzie można wyjść, jest wyjście bezpośrednio też właśnie na taras. No to jest super. Tak, i tutaj te dwa pokoje, jeden bez łazienki i drugi pokój z łazienką, więc w razie czego na wynajem jest super,
bo jeden ten pokój można wynająć jednej parze, bo mają swoją łazienkę, a ten pokoik można wynająć na przykład tutaj z tą drugą łazienką, no i więcej też kasy zarobić. Wspólny salon, jadalnia i balkon, tak? To jest ten 5, 5, 2, 3.